Witam Państwa w premierowym odcinku programu Radek prosi do tańca. W mediach istnieje wiele programów poruszających tematykę tej formy sztuki, ale nie każdy tak naprawdę uczy tańczyć. Zachęcam do oglądania, ale także do wstania z krzesła i wzięcia udziału w naszej wspólnej zabawie. Zabiorę Państwa w podróż po wszystkich najbardziej popularnych stylach tanecznych na świecie. A to wszystko u nas w Gliwicach i tylko w Telewizji Imperium. Radek Nosal, zapraszam do tańca. Znajdujemy się teraz w studiu tańca Check This Out w Gliwicach, gdzie jestem z właścicielką Pauliną Lęczyk. No nie będzie przesadą, jeżeli powiem, że Paulina jest jedną z najlepszych tancerek hip-hopowych w Polsce. Paulino, od jakiego stylu dzisiaj zaczniemy? Jesteś z hip-hopu, ale ludzie często słysząc słowo hip-hop i w odniesieniu do tańca myślą kręcenie na głowie. Ale nie do końca tak jest. Jest wiele różnych stylów w ramach tej kultury. Na czym ten styl, którym dzisiaj się zajmiemy, polega? Zgadzam się z Tobą, bo przede wszystkim hip-hop to jest kultura, w której właśnie między innymi jednym z elementów jest taniec. I tu to kręcenie na głowie to b-boying, bo taka jest poprawna nazwa dla breakdance'u. To jest pierwszy taniec jakby hip-hopowy. Mówi się, że jest królem tańców street dance'owych, jakby z tą kwestią nikt nie dyskutuje. Mówimy tutaj o breakdance'ie, ale mamy też takie style street dance'owe jak house, locking, popping, czy hip-hop polega głównie na freestylu, na bounce'ie i w drodze jakby wielu innych styli, między innymi też takich party dance, social dance'ów jak lindy hop czy charleston, właśnie plus b-boying, locking, popping, to wszystko wpłynęło na to, że z czasem powstał hip-hop, którym właśnie ja się zajmuję. Jesteśmy tutaj w szkole u Ciebie, żeby się nauczyć tańczyć. Czy pokażesz nam parę kroków? Tak, oczywiście przedstawię Wam kilka podstawowych kroków, które jakby ja wykonuję w swój sposób. I musicie pamiętać o tym, że każdy z nas hip-hopu podchodzi do tego indywidualnie. I na podstawie tego, jakby co spróbuję Was nauczyć, musicie pamiętać o tym, że możecie to zmieniać w sposób, jaki macie ochotę. Ja pokażę tylko podstawy, zachęcę w jakiś sposób może do zainteresowania się tym tańcem hip-hopowym. No a Wy już jakby musicie, jeżeli się w to zaangażujecie, to musicie znaleźć jakby swoją konkretną ścieżkę, którą tanecznie chcecie w tym tańcu jakby iść. Zapraszamy do tańca. Zapraszamy. Drodzy Państwo, jesteśmy już na sali tanecznej. Ze mną są dziewczyny ze studio tańca Check This Out. Asia, Beata i Angelika. Cześć dziewczyny, zaczynamy. Paulino, od czego zaczynamy? Zaczniemy sobie od najbardziej podstawowego kroku, czyli od bounce'u. Więc zginamy sobie kolanka, hop. Wszyscy schodzą w dół, w dół, w dół, w dół, hop, hop. Następnie schylamy klatkę, klatka do przodu, do przodu, do przodu, do przodu. Ułożenie rąk jest istotne? Nie, można sobie dać w jakiś sposób, każdy ma na to ochotę. To jest takie jeden z najbardziej podstawowych jakby bounce'ów, które znajdują się w hip-hopie. Teraz te dwa elementy postaramy się połączyć. W momencie, kiedy zginamy kolana, dajemy nasze ciało w dół i schodzimy. W dół, góra, dół, góra. Jak szeroko dół, stopy muszą być od siebie? Dół. Góra. Wydaje mi się, że jak będziecie mieć na szerokość bioder, to najwygodniej. Ale hip-hop ma to do siebie, że jest bardzo otwarty, można w nim robić tak naprawdę, co się chce. Ma swoje podstawy, ale można je jak najbardziej dostosowywać pod siebie i to jest w tym stylu najfajniejsze, tak mi się wydaje. Więc spróbujmy sobie jeszcze raz. 5, 6, 5, 6, 7, 8, dół, dół, dół. Hop i 5 i 6 i 7 i 8 i. To jest pierwszy kroczek, który mamy. Mamy to? Kolejny, który możemy sobie zrobić, troszkę rozwijamy tą myśl i staramy się zrobić kolejny z bounce'ów. W momencie, kiedy dajemy klatkę do dołu, podnosimy nogę. Schylamy się jakby do nogi. Noga, na której stoicie, powinna być zgięta. W momencie, kiedy odkładam nogę, prostuję się. I druga noga. Hop. Pam, hop, pam, hop, pam, hop, pam. Wszystko staramy się robić mocno w dół w hip-hopie. Akcentujemy do dołu, czyli robimy jakby mocniejszy ruch. Spróbujmy ten krok szybciej i 5, od lewej nogi 6, 5, 6, lewa noga, raz i 2 i 3 i 4 i 5, 6 i 7 i 8 i.
Paulino, powiedziałaś o akcentowaniu danego ruchu w muzyce. Na czym to polega? Polega to na tym, że staramy się mocniej zrobić dany ruch. Czyli jeżeli akcentuję sobie w dół, to staram się mocniej zejść. Mocniej. Na dany bit. Mocniej, na dany bit, dokładnie. Spróbujmy sobie połączyć te dwa bounce'y. Zrobimy sobie 4 razy ten bounce, po czym po 4 razach dodamy ten, czyli powolutku. Będzie to wyglądało tak. 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, dodaję lewą nogę i raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Szybciej. 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4 i raz, 2, 3, 4 i trochę utrudniamy, staramy się zrobić szybciej. Jeszcze 5, 6, 7, 8. Raz i 2, 3 i 4 i noga, 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 noga. Tak? To już jest trudniejsze, także to dla chętnych. Ogólnie zaczęło się od tego, że wiele osób tańczyło razem na boiskach, w klubach. To na początku wszystko wyglądało tak, że ludzie zbierali się, razem tańczyli właśnie na takich imprezach, w kołach. Dopiero późno ten taniec taki właśnie street dance'owy, czyli uliczny, dopiero z czasem przeniósł się do szkół tańca. No i jak widać, już tak zostało. Ale są głównie, to jest zabawa, to jest wspólne tańczenie z ludźmi. Te początki to które były? Lata mniej więcej? A mniej więcej 70. Zależy od stylu, ale jakby cała ta kultura, ten taniec, to są wszystko mniej więcej lata 70. Kolejny kroczek, który możemy sobie dodać, to jest criss-cross. Czyli na zmianę krzyżujemy sobie nogi. Na razie robimy sobie bardzo prostą wersję. Rozstawiamy nogi szeroko i tylko skaczemy. Dodajemy sobie prawą nogę do przodu, krzyżujemy. Hop. Staramy się być na półpalcach. Będzie nam łatwiej, jeżeli będziemy na nich, niż na całej stopie. Rozłączamy, hop, to samo teraz lewa noga z przodu, hop, rozłączamy, hop, prawa, hop, rozłącz i damy sobie jeszcze raz prawą. Hop, tak, 7, 8, prawa, hop, lewa, hop, dwa razy, prawa z przodu, 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. W tym kroku również dodajemy bounce, prawda? No właśnie, to chciałam powiedzieć, żeby stał się hip-hop, a nie WF, jak ja to mówię, to musimy do tego dodać bounce, czyli akcentujemy naszym ciałem w dół, zginamy kolana. W momencie, kiedy są nogi skrzyżowane, nasze ciało schodzi w dół, czyli pierwszy ruch, 5, 6, 7, 8, w dół, do góry, w dół, do góry, prawa z przodu, jeszcze raz prawa, hop, pam. I 5, 6, 7, 8, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, hop. 5, 6, 7, 8, dół, góra, dół, góra, dół, uwaga, szybciej, hop i hop i hop i hop i 5, 6, jeszcze raz, hop i hop i hop i hop i dobrze. Czy każdy krok hip-hopowy zawiera bounce w sobie? Tak. Każdy krok? Tak, cały czas. To jest bardzo istotne. To jest najważniejsze, że w hip-hopie wszystko opiera się na bounce'ie. To jest najważniejsze. To jak się poruszam. Tylko hip-hop ma to do siebie, że tak naprawdę można w nim robić wszystko. Jak ja na przykład teraz tłumaczę criss-crossa, on nie musi być z nogą prawą, lewą, dwa razy prawą. Ja mogę sobie zrobić tak, po czym mogę zrobić tak, hop, i mogę to robić w sposób jakikolwiek chcę. Nie muszę robić tego stricte w ten sposób. Na tym polega hip-hop, że mogę dowolnie według siebie zmieniać po prostu dane rzeczy i kroki. Czy to jest charakterystyczne dla hip-hopu? Odróżnia to ten styl od na przykład tańca scenicznego? Na przykład. Przestrzeń, prawda? Przestrzeń, tak. Którą... Mamy... Przestrzeń jest na ogół mała, bo to wszystko powstawało w klubach, więc zajmuje jakby mało miejsca i polega głównie na freestylu, czyli te wszystkie podstawowe kroki, które mam, łączę i robię je według siebie. Jest podstawa, ale chodzi o to w hip-hopie, żeby jak najbardziej ją zmienić, żeby właśnie pokazać swój styl. Spróbujmy połączyć pierwsze dwa bounce'y razem z criss-crossem. Bardzo powolutku, nogi na szerokość bioder. Czyli schodzimy sobie w dół, do góry, w dół, do góry, zginamy mocno kolana, hop,
dodaję lewą nogę i lewa, hop, prawa, hop, lewa, hop. I teraz mała zamiana, żebyśmy mogli to połączyć z criss-crossem. Kiedy podnosicie prawą nogę, hop, już stąd zeskakujecie na dwie naraz, hop, po to, żebyśmy mogli wyjść do criss-crossa. Musimy te dwa kroki połączyć. Od początku. 5, 6, powoli i raz, 2, 3, 4, 5, 6, dodaję nogę, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jeszcze tylko taki malutki szczegół. Jak podnosimy prawą nogę, powinniśmy chwilkę zostać. Powinniśmy ją chwilę przetrzymać i dopiero zeskoczyć na 8, na dwie nogi. Stąd wychodzi nam criss-cross, 7, 8, prawa, hop, lewa, hop, prawa, hop, lewa, hop. To, co my robimy teraz, to jest choreografia tak naprawdę, czyli według jakby mojego gustu i sposobu tego hip-hopu łączymy to. Ale jeżeli każdy z nas wziąłby te elementy osobno, to może je połączyć w jakich sposób ma jakby na to ochotę. Czy nie ma jednego standardowego kroku w tym tańcu, tylko jest ich cały zbiór i każdy instruktor może dowoli go sobie ustalać. Tak, dokładnie. Jest po prostu ogromna ilość kroków, które łączymy według własnego upodobania. Mogę sobie robić na przykład bounce, ale czuję, że chcę dodać sobie do tego ręce. Tak, to są moje ręce, moje indywidualne, nigdzie nie ustalone, które ja sobie wymyśliłam. I mogę dodać sobie to do tej podstawy. I w tym momencie to już się staje moim krokiem. Czyli każdy z Państwa, który zaczyna swoją przygodę z tańcem, ma swój własny styl. Tak. Wewnątrz siebie. To jest bardzo ciężko uzyskać ten styl. To są lata pracy, ale tak, no jak ktoś jest dobry, że tak powiem, chce bardzo, no to ćwiczyć. I ćwiczyć. Czyli próbujemy troszkę szybciej cały fragment. 5, 6, 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, dodaję nogę lewą, hop, prawą, hop, lewą, hop, prawa, hop, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra. 5, 6, jeszcze raz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lewa, hop. Prawa, hop, lewa, hop, prawa, hop, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, hop. Super. Jest moc. Jest moc, tak. Cały czas pamiętamy, żeby wszystko robić mocno do dołu, żeby zginać kolana i żeby klatkę też dawać do dołu. Jak wyglądają turnieje taneczne właśnie w tym stylu? To do siebie mają akurat turnieje hip-hopowe coś takiego fajnego w sobie, że tak naprawdę wszyscy razem wspólnie tańczymy i tam do końca nie ma rywalizacji tak naprawdę, bo jakby rywalizacja jest stricte już na samym parkiecie. Kiedy wchodzisz i masz zatańczyć, to wtedy jest po prostu ogień, wtedy jest taka trochę agresja, taka chęć pokonania drugiej osoby, ale po zejściu jakby z samego parkietu my naprawdę wszyscy się trzymamy, my się kolegujemy, my się znamy, my się wspieramy, ze sobą rozmawiamy i wspólnie tańczymy w kołach. Także to jest chyba najfajniejsze w tej kulturze hip-hopowej, że wszyscy razem się od siebie uczymy, wszyscy się razem dzielimy tym tańcem i tą wiedzą, tak zwane each one teach one na tym właśnie polega, że... Każdy uczy każdego. Każdy uczy każdego, dokładnie my się tym dzielimy i ta rywalizacja jest tylko i wyłącznie na parkiecie, poza nim tego nie czuć i to jest przewaga tej kultury nad innymi stylami, bo może się źle wypowiadam teraz, ale wydaje mi się, że w tańcu towarzyskim troszkę jest tak, że każdy trochę spatrzy spod byka na siebie w czasie turnieju, a na turniejach z hip-hopu czegoś takiego nie ma. My się wszyscy lubimy, my ze sobą rozmawiamy.